Dzień dobry wszystkim i tym razem zgodnie z obietnicą Euro Truck Simulator 2, czyli zachowana pewna kolejność. Tak już sobie to obrałem, że zacznę od Euro Truck Simulator 2, później będzie Simrail i American Truck Simulator. No dobrze, jestem w markecie, zakupy zrobione. Możemy się udać do ciężarówki. No cześć, cześć. Standardowa ciężarówka ostatnimi czasy. Mercedes Actros MP4 1845. A teraz właśnie młody człowiek przyszedł z treningu, wrócił. No i naczepa Wielton Firana. A jestem przy markecie Aldi i stąd właśnie pobieram ładunek. No cóż, wsiadamy. Oczywiście ustawienia filtraka muszą być zrobione, to co, odkładam klawiaturę i możemy powoli jechać, tak? Z takich rzeczy jeszcze może, a może jeszcze nie, może zrobimy standardowy ruch, czyli gdzie, co i jak. A później będziemy porozmawiać z Wami na temat mapy i ogólnie innych kwestii. Jedziemy z pustymi paletami. 23 tony ładunku. Powiem Wam, że puste palety. Dosyć sporo jak na puste palety. Aczkolwiek mogę się mylić. I jadę z Waldfischbach do Hohenstein. Do Schumacher Packaging GmbH. Ciekawe. Schumacher Packaging. A propos Schumachera. Mapa RPM. O. Mapa RPM. Kierownica odpalona. Właśnie. Zapomniałbym. Ważna komenda Warp 09. O. Bo to jest moje podejście któreś z kolei do nagrywania. Ostatnio mnie pokonały problemy techniczne związane z FreeTrackiem. Też ciągle z nim jakieś problemy mam. No dobrze, nawigacja jedziemy. Wznawiona. W takim razie i coś wam cokolwiek. Coś cokolwiek. Wiele rzeczy ciekawych. W sumie można powiedzieć, że mam wam do powiedzenia. No dobrze, wyjedźmy stąd. Tu chyba nie będzie prosto wyjechać. Jak już wyjadę, to przejdę do tego, co mam do powiedzenia. RPM. Może zacznijmy od tego, że porozmawiamy na początku o mapie i kwestiach technicznych, a później temat główny odcinka. Tak więc mapa to jest RPM, czyli Rheinland und Pfalz. Po naszemu to jest Nadrenia i Palatynat. Jest to kraj związkowy, natomiast kraina historyczna to jest Nadrenia, która bodajże kiedyś chyba należała do Francji. Za 100 metrów skręć w prawo. Za dawnych czasów. Dosyć ciekawa mapa, bardzo, bardzo dokładna i szczegółowa w sumie, na której dużo się dzieje.
mapa chwalona bardzo mocno przez tych, którzy jeżdżą na niej. No, ja też ją chwalę. Też mi się świetnie na niej jeździ. Co prawda ma ona spore wymagania sprzętowe. Jak widzicie zresztą, czy w trasie to tam jest stałe 60 klatek, nie ma problemu. Natomiast jak już wjeżdżamy w tereny zurbanizowane, to się zaczyna troszeczkę przycinać. Potrafi tak do 45, do 50 na moim sprzęcie spaść. A nie mam też maksymalnych ustawień. Ustawionych, o. Tak to w skrócie można powiedzieć. 1:1 oczywiście. No bo jak wiecie, w ETS-ie tylko takich, zazwyczaj takich map szukam. Ewentualnie 1:2 jeszcze wchodzi w grę, albo ostatecznie 1:5, tak jak fikcyjna Polska była, aczkolwiek jak mam możliwość wyboru między 1:1 a inną skalą, no to wybiorę 1:1. No wyjątkiem jest niestety w tej chwili ATS, ponieważ nie ma żadnej dobrej mapy, czy w ogóle jakakolwiek jest mapa, chociaż nie, dobrze, jest mapa Australii, Australian Outback, ale nie jeździłem na niej zbyt długo, więc nie powiem wam, tylko tak sobie kamerą zero ją przejechałem, żeby sprawdzić co i jak. Może być ciekawa generalnie. No i czekam oczywiście na mapę w skali 1:1, trzymam kciuki z wypiekami na twarzy. A czemu to tak ciągle mi coś tu nalicza? Pewnie jakieś mandaty, za szybko jadę. No tak, Niemcy, 60 na godzinę. Ale wiecie co, chyba mam kąt pola widzenia ustawiony za mało? Coś tak mi się wydaje, zobaczmy. Nie, to było na 1C przy regulacji fotela. Nie, znowu dwójkę wcisnąłem. Tak, do 60 sobie zwiększymy. O. I taki kąt pola widzenia będzie, mi się wydaje, idealny. Odczucie prędkości. Przy tej komendzie VARP 09 myślę, że będzie to dobrze oddawało prędkość, z jaką jedziemy. Bardzo szczegółowa mapa. Dużo się na niej dzieje. To jest właśnie świetne w tych mapach, w tej mapie szczególnie. Dalej prosto. To musimy poczekać. Jest życie po prostu. No i jest mapą darmową, ale przez bardzo wiele osób robioną. No, tam studio, tak już mówiąc poważnie, studio, które tę mapę robi, czyli grupa osób, jest naprawdę sporej ilości, sporej liczby. No i tak, Nadrenia i Palatynat to są południowo-zachodnie Niemcy. To jest bardzo ładny region. O, tu mamy właśnie teraz na Trier, czyli na Trewir, notabene najstarsze miasto w Niemczech, bodajże chyba założone jeszcze za czasów Cesarstwa Rzymskiego w 16 roku przed naszą erą, tak? Bodajże. Bardzo stare miasto. No i generalnie region bardzo ładny, ponieważ są to góry. Góry Eiffel bodajże. To jest średnio górze niemieckie tak zwane. Już tak, jeśli mielibyśmy być bardzo precyzyjni w tym względzie. O, zobaczcie. Gdzieś tam pieszy sobie stoi. Gdzieś te pojazdy, gdzieś jakiś ruch. Będą roboty na drodze. Jak się wjeżdża do terenów zurbanizowanych, przemysłowych, na przykład na rozładunek, to też
wiecznie coś się dzieje. No i też warto też wspomnieć o tym, że mapa ma prawdopodobnie, no tak jak zresztą autorzy piszą, że ma realne firmy i miejsca rozładunku, to jak jest w rzeczywistości, no i są one też przy okazji bardzo ciasne i trudne. No powiem wam, że trafiłem raz czy dwa na razie na takie miejsce, gdzie, no powiem wam, klękajcie narody, jeśli chodzi o manewrowanie i wyrobienie się, a tym bardziej, że ja mam zmienioną fizykę. No i w sumie, kończąc wątek mapy, mógłbym przejść do takich technicznych spraw na szybko, chociaż wiadomo, jak to się skończy na szybko, jak się rozgadam o tych tematach. W skrócie, chodzi o to, że zamieściłem wam plik ze zmodyfikowaną fizyką, co prawda tylko zmodyfikowanym kątem skrętu, pod filmem z American Truck Simulator. No niestety tam popełniłem gafę niezłą. O, a czemu mi nie tempomat nie zadziałał? Teraz powinno być dobrze, zobaczmy. O, teraz będzie dobrze. Tam mi nie zadziałał źle. Tu mi nie zadziałał tempomat. Tam popełniłem błąd, coś mi się obzdurało i złą wartość po prostu wstawiłem. Znaczy, głupkowato, bo w sumie wstawiłem taką samą wartość, jaka jest w oryginalnej fizyce. Nie wiem, co mi się pochnociło. A myślałem, że jest wszystko dobrze, ponieważ sobie suwak nieliniowości zmieniłem. I myślę, o, jako dobrze się teraz kieruje. No, dobrze się kieruje, jak okazało się, że są domyślne ustawienia. Więc tamten pliczek, jeśli ktoś z was pobrał, to możecie wyrzucić do śmieci. Natomiast tutaj w ETS-ie używam fizyki nowej, też ze zmienionym promieniem zawracania i kątem skrętu kół. Z tym, że ja sobie go jeszcze troszeczkę obniżyłem, w sensie dostosowałem go jeszcze bardziej do realnych wartości. Fizyka to jest, oczywiście często, gęsto wcześniej stosowałem fizyki tego autora, Momo Yuna. Z tym, że oni, bo to są prawdopodobnie dwie osoby, współpracują z realnym kierowcą zawodowym, który im dostroił tę fizykę pod kątem pracy zawieszenia, kabiny i kątu skrętu kół. Tylko że pod tym kątem 60, to już 80 możemy jechać. Pod tym kątem, że troszeczkę zwiększył ten kąt skrętu, żeby się łatwiej manewrowało, natomiast ja wróciłem do takiego standardowego. To jest wartość w fizyce 32, natomiast oni mają w tej fizyce ustawione na 34, a domyślna wartość to jest 38, czyli domyślna wartość promienia zawracania w ciężarówkach SCS-u to jest około 10 metrów. Ta fizyka Momo Yuna i Koleos, tak ona tak się nazywa, jest ustawiona na... Ale się męczy silnik. Nie wiem, czy nie za mały silnik mam na takie warunki. Jest ustawiona na około 11,5-12, ja mam z kolei ustawione tak 12,5-13 metrów, tak jak to jest w realnym życiu. Także lista modyfikacji standardowo będzie pod odcinkiem, ale się wszystko tam majta w tej kabinie. Jakieś gary patelnie fruwają. No, tu mamy dosyć stromy podjazd, nie ma się co dziwić. Ten 450-konny silnik, no, może i daje radę, ale nie jest to demon prędkości. Więc polecam tę fizykę, jeśli ktoś nie używa, i tam można sobie zmodyfikować ten parametr kąta skrętu. Aha, bo ja mam cały czas ten pomad włączony. No dobrze, chyba nie będziemy tutaj wariować i wyprzedzać. Niech to się wszystko ładnie przemieli, osobówki sobie pojadą.
że się tworzy korek na prawym pasie. Można to sobie zmodyfikować zresztą we własnym zakresie, ten kąt skrętu, bo jak jest na Steam Workshop, akurat pliki Physics nie są zablokowane przez Momo i Yune, więc można sobie wejść do folderu z tą modyfikacją i tam samemu zmienić wartość. Ja mam ustawiony na 32 ten kąt skrętu. To jest bodajże chyba pierwsza wartość w tej fizyce. Łatwo to rozpoznać generalnie, jak się tam już zacznie zgłębiać i czytać ten plik. Dobra. Jeśli chodzi o FreeTracka, no cały czas jest problem z tym urządzeniem. Ja mam w tej chwili na diody podczerwone, nie mam na odblaski, ponieważ nie używam już starej czapeczki. Tu jest gdzieś problem, podejrzewam, z jakby samym modelem tych diod, jakby ułożeniem tych odległości, wygięciem tych pałąków. Gdzieś tutaj ja podejrzewam, że gdzieś tu jest problem, ponieważ przy obracaniu w dół on się nie obraca idealnie w dół, tylko gdzieś tam sobie skręca. Tak samo jak chcę zrobić taki gest, no to okej, okay, w Eurotracku on się jeszcze robi i w miarę fajnie to wygląda, natomiast w SimRailu jest problem. I widzę na podglądzie, że ta głowa ucieka nie w tym kierunku, co trzeba. No teraz jakoś jakimś tam sposobem udało mi się to wszystko wypośrodkować, wgrywając troszeczkę inny profil, dostosowując go do siebie w OpenTracku. I tutaj podziękowania dla Kamila, który się odezwał do mnie, który też prowadzi kanał z kolegą, nagrywają Eurotracka, SimRaila. On mi jakby podzielił się ze mną urządzeniem, które on używa i tam na stronie tego urządzenia są gotowe profile. My też już będziemy powoli zjeżdżać. I wykorzystałem jeden z tych profili, dostosowałem go do siebie i on jest troszeczkę lepszy od tego profilu urządzenia, które ja kupiłem, tego człowieka, który to robi. Ale chodzi za mną, żeby kupić sobie tak zwany klip na słuchawki. No jego się montuje w tym miejscu tutaj. Trzeba czapeczki. Według mnie jest troszeczkę wygodniejszy. Ale się męczy pod tę górkę. No i druga sprawa, jeśli chodzi o techniczne sprawy. O, tu mamy jakieś niemiecko-amerykańskie przymierze. Cały czas pod górkę, zobaczcie. To jest naprawdę ma co robić silnik. O, do PrimaSense. PrimaSense, miasto znane z przemysłu obuwniczego niegdyś w Niemczech. No tak, tutaj musimy troszeczkę pokręcić się, bo dosyć fajnie rozwiązane są skrzyżowania. I też jakby w pewnym momencie ja mogę gdzieś się bardziej koncentrować i przerwać monolog, także nie miejcie mi tego za złe. Ta mapa nie jest prosta w jeździe. Trzymaj się w lewej stronie jezdni. Następnie skręć w prawo na rozwidlenie. No chociaż jest z mapą 1:1, więc realne występują tematy, że tak powiem. No, ścinki są niezłe miejscami. Jeszcze w tle nagrywanie dźwięku, nagrywanie obrazu, także nie ma się co dziwić w sumie. No i kwestia ostatnia taka techniczna, to jest kwestia kierownicy. Cały czas chodzi za mną, jak tutaj sobie urealnić jazdę. Cały czas kombinuję z ustawieniami, teraz w lewo, tak? Z ustawieniami kierownicy. Tam pytacie mnie w komentarzach, czy powiedzmy w mailach, żebym przesłał wam ustawienia kierownicy w grze. No i tak jak mówię, to jest cały czas temat otwarty. Ostatnio testowałem wtyczkę Suprica, to jest Real Force Feedback plugin. No i ja do niej wróciłem po jakimś czasie,
sporo jej użyciem jeździłem niegdyś, ale później znowu zaniechałem używania jej, ponieważ tam jest problem z tą wtyczką, że ona nie oddaje w pełni efektów kolizji terenu. O, tak to można ładnie nazwać i do tej pory to nie zostało poprawione. Prawdopodobnie problemem jest sygnał, który jest wysyłany z gry, ponieważ jak tam gdzieś tam doczytałem, on tłumaczył autor tej wtyczki, że nie ma poprzecznych sił, nie ma sygnału sił poprzecznych na kole, są tylko sygnały wzdłużne. A to powoduje, że nie można w pełni oddać pracy koła na nierównościach terenu. No i zresztą on tam zminimalizował wpływ nierówności. A teraz z górki z kolei będziemy jechać. On tam zminimalizował wpływ efektów nierówności terenu. Na przykład w ogóle zrezygnował z efektu wibracji kierownicy i wstrząsów po najechaniu na te tarki, czyli na te linie boczne. Jest efekt na kierownicy, jest drganie, ponieważ ostatnio jak jechałem DAF-em swoim, to specjalnie sprawdzałem na jakim terenie, w jakiej sytuacji są pewne drgania na kierownicy. No i okazało się, że występują te drgania. Więc ustawimy sobie 80 i niech on sobie sam koryguje. W takim razie ja tu się nie będę bawił. Niech on sobie retarderem już zbija tę prędkość. I odinstalowałem tę wtyczkę, wróciłem do ustawień force feedbacka domyślnych, natomiast poszedłem troszeczkę w inną stronę niż zawsze, bo wcześniej ustawiając suwaki to zjeżdżałem z wartościami zamiast je podwyższać. Teraz ogólną siłę force feedbacka zwiększyłem do 150, no i zacząłem sobie dostrajać poszczególne suwaki. No i powiem wam, że jest lepiej, o wiele lepiej. I na razie chyba tak zostawi ten temat. Gdzieś tam może jeszcze jakieś drobne korekty wprowadzę. Zobaczę jeszcze. Muszę jeszcze w teren wjechać, bo tam mam dosyć wysokie wartości w terenie ustawione, a chcę to skonfrontować, no bo generalnie mamy te nasze małe kierowniczki, kilkadziesiąt centymetrów dosłownie średnicy w porównaniu do średnicy kierownic ciężarówek, gdzie tam jest 45-46. Więc też my musimy używać większej siły, kręcąc tym naszym małym kółkiem, żeby jakby odzwierciedlić tę siłę, jaka jest w prawdziwej ciężarówce. No i tutaj trzeba z tymi ustawieniami mocno kombinować. No i generalnie też zauważyłem, że producenci sprzętu zaczynają dostrzegać w końcu, oprócz simracingu, symulację ciężarówek. I już mamy na przykład dwóch producentów, którzy produkują koła, kierownice i zestawy dla ciężarówek. No i jest to m.in. Hori, to jest ta nowy zestaw Hori Track. Tam jest kierownica chyba około 45 cm średnicy z pedałami, z dźwignią biegu, z przyciskami. No i Moza chyba też wprowadziła do oferty kierownicę do swoich baz. R3, R5, R6, R9 bodajże, tam jeszcze jakieś są wyższe modele profesjonalne, gdzie też chyba ona ma w granicach 40 cm ta kierownica średnicy, no i też ma dosyć ciekawie i fajnie rozplanowane przyciski. No i teraz ja, mówiąc, że kombinuję cały czas, jak tutaj zwiększyć sobie realizm, to mam na myśli to, że chodzi za mną, żeby zamontować realną kierownicę od ciężarówki do tej bazy G27. Jest to do wykonania, ponieważ ta kierownica jest na 6 chyba śrub tutaj przykręcona, więc można by było zrobić tak, że przewiercić w oryginalnej kierownicy od jakiejś ciężarówki w tej samej konfiguracji śruby, znaczy otwory, i przykręcić dłuższymi śrubami już do tej kierownicy, która jest. I teraz to nie jest problem, że na przykład kierownica by była, powiedzmy, na tej kierownicy, ona
jakby ta kierownica by nie przeszkadzała w żaden sposób. No może wizualnie by to dziwnie wyglądało, że dwie kierownice pracują. Puścimy go. Wizualnie by to dziwnie wyglądało, ponieważ ta duża kierownica by spoczywała na tej kierownicy, aczkolwiek ta kierowniczka jest tak mała, że 46 cm kierownica, no to jakby sam środek by zasłaniał w pewien sposób tę kierownicę, środek tej oryginalnej kierownicy z ciężarówki. Zresztą rozglądałem się za różnymi kierownicami od DAF-a, na przykład LF, no bo na co dzień jeżdżę DAF-em LF, to jest to chyba dla mnie by była najlepsze rozwiązanie, najwygodniejsze, aczkolwiek... Oj! No i się narobiło. Poczekajcie. O, ciekawostka nastąpiła. Muszę. Razem powiem, co się narobiło. Jak to mówią, jaja jak berety. Dobra, zatrzymałem. Zapomniałem, że... Bo... śmieszna sprawa. Tam, gdzie stoi z kamerą, która jest godzina 13, no właśnie, tam, gdzie stoi z kamerą statyw, to pod spodem jest robot sprzątający. No i zapomniałem, że on o 13 wyjeżdża. No i wyjeżdżając, pojechał razem ze statywem od kamery. Także będzie ciekawie to wyglądało pewnie, albo jakoś może wytnę ten kawałek. Zobaczymy już w procesie produkcji, jak to zrobić. No i widzicie, takich mnóstwo jest pierdół, za przeproszeniem, na które muszę zwracać uwagę, żeby w ogóle dograć nagrywanie. Też mówiłem, że podchodzę do nagrywania któryś raz, bo mnie położyły problemy z filtrakiem. No tam jakieś wynikły, znowu się to wszystko rozsynchronizowało, także... Znaczy mówiąc z filtrakiem, to mam na myśli po prostu to urządzonko i OpenTracka, bo w tej chwili większość używa OpenTracka do śledzenia jako oprogramowania, bo FreeTrack już nie działa, bo tam chodziło o te biblioteki 64-bitowe. FaceTrack NoEar chyba jeszcze działa. Ale jak wszyscy te profile na OpenTracka wrzucają, to ja też przyszedłem. No i... tak, mnóstwo rzeczy trzeba dograć, żeby nagrać. W ogóle to się rozstawić z tym sprzętem także. A, mniejsza większość. To już jakby mój ból głowy, żeby to wszystko ładnie dograć i zrobić. No i z tymi kierownicami. Tak sobie jakby już podjąłem... wziąłem sobie za cel i wyzwanie, że będę zbierał na którąś z tych kierownic, albo Hori, albo Moze. No Moza jest droższa, ale ponoć jest o wiele, wiele lepsza, jeśli chodzi o jakość i... no bo generalnie oni w simracingu siedzą profesjonalnie. Natomiast Hori, dużo czytałem, trochę poczytałem na temat różnic między Hori a Mozą. No i wszyscy mówią, że Hori jest w porównaniu do Mozy troszeczkę taką plastikową zabawką. Chyba że wy macie jakieś doświadczenie w tym względzie i w tym temacie, no to z chęcią przeczytam i posłucham, co macie do powiedzenia. No bo to nie są małe pieniądze. Baza chyba Mozy z pedałami i ze zwykłą kierownicą, to R3 to jest chyba około 2000 plus kierownica, to jest chyba 1500 ta track. Natomiast Hori to jest 2500 cały zestaw. No to jeszcze troszeczkę czasu minie, zanim ja sobie na to wszystko uzbieram, ale w sumie, jak to mówią, gdzie mi się śpieszy. Natomiast może w międzyczasie zamontuję tę kierownicę zwykłą, bo znalazłem fajną za 200 zł, bardzo ładną, taką niezniszczoną do jednej z marek ciężarówek. A zobaczymy, pokombinuję jeszcze, pomodzę, potworzę, bo no, brakuje mi tej średnicy realnej o pół metra dosłownie, bo całkiem inaczej by się jeździło, nawet na tym kiepskim przełożeniu, jakie w tej chwili ETS oferuje, jeśli chodzi o te kąty skrętu przy 900 stopniach, no bo tamte kierownice to już mają pełne 1800, to tam już nie będzie problemu z płynnością jazdy. Natomiast wiecie, pamięć mięśniowa jest taka, że tak, wsiadam do realnej ciężarówki, później przesiadam się do tej ciężarówki wirtualnej, no i próbuję... O, masz ci znowu telefon. No dobrze.
zatrzymujemy. No dobrze, jestem z powrotem, telefon odebrany. Z tymi telefonami. Ciągle jak nagrywam, to zawsze ktoś zadzwoni. Tak, to nikt nie dzwoni. Jak siadam do nagrywania, to zaraz telefon. No ale już taki mój urok nagrywania. Jakiś Achtung, Achtung tu mamy. A, Staugefahr, czyli co? No już dobra, dobra, z mandatami sypią jak wariaty. Korek, tak? Możliwość wystąpienia korka. I wracając do kierownic, to prawdopodobnie w międzyczasie, zanim zdążę sobie nazbierać na porządny sprzęt, to zamontuję chyba realną kierownicę. Trzymaj się na tej stronie. Dobrze ja słyszałem, czy na lewej stronie? O, i są remonty rzeczone, o których wspominałem. Świetnie to zrobione jest. Oczywiście mocno obciąża komputer, no ale... O, jeszcze radar kontrolę, proszę bardzo. Nieźle. I tak, moi drodzy, to by było chyba na tyle z takich tematów technicznych. Chyba, że o właśnie, bo być może macie też jakieś doświadczenie, sami tam budujecie powiedzmy jakieś pulpity czy inne ciekawe tematy do symulacji. Może już ktoś ma w tym temacie jakieś doświadczenie. O, GPS się zgubił. Może montował ktoś kierownicę realną do tych naszych zabawek Logitecha. Dajcie znać w komentarzach, bo jakieś pomysły może macie w tym kierunku. No, więc myślę, że teraz możemy spokojnie przejść do tematu odcinka, czyli w końcu zdecydowałem się, jak rozwiązać temat kontaktu z wami jako społecznością. Ale ciasno. I to mi się podoba. Jako społecznością, która zebrała się wokół mojego kanału i mojej osoby, bo nie ukrywam, że połączenie GPS zostało utracone. Sporo ludzi. Nawigacja wznowiona. Generalnie. O, tutaj ciasno, ciasno, wyrabiamy się, żeby nie potrącić żadnego słupka. O, elegancko. Sporo ludzi, zauważyłem, mnie ogląda, sporo też ludzi mnie komentuje. No i tak jak w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, warto by było wykorzystać tę społeczność, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście, czyli zebrać do kupy ludzi, którzy mają podobne pasje, podobne zainteresowania, żeby mogli rozmawiać ze sobą, żebym ja mógł z wami rozmawiać, żebyście wy ze mną mogli rozmawiać, żebyśmy mogli się dzielić różnymi doświadczeniami, różnymi pomysłami. No tak po prostu, bo w komentarzach na YouTubie jest to dosyć uciążliwy temat, a i warto by było przenieść to na trochę łatwiejszy. Łatwiejsze i co? Słowo mi uciekło. Łatwiejszą platformę komunikacji. O, proszę, jak mi ładny 2CV pojechał. Elegancio. Ale tutaj jest układ dziwny. Tu się zmieniają te pasy jak w kalejdoskopie. Widoczki są piękne swoją drogą. No i cóż, żeby nie przedłużać, postanowiłem założyć serwer Discorda i już z tego miejsca zapraszam was wszystkich do dołączenia. Tutaj wielkie podziękowania dla Bartka Mobilka, który tworzy mapę 1:1 do ATS-a, księstwo, hrabstwo Merced. Jest też przy okazji pracownikiem, mapmakerem w SCS-ie. No, my się znamy dość długo. Ufamy sobie, ja mu bardzo ufam, także akurat w tym przypadku cieszę się, że jakby zaproponował swoją pomoc
że wstępny opracował mi szablon Discorda, szablon serwera na Discordzie. Później to wszystko skorygowaliśmy, ustawiliśmy. No i zarówno ja, jak i on jesteśmy administratorami na tym serwerze. I tam jeszcze kilka osób z moich mojego najbliższego otoczenia będzie mi pomagało, jeśli chodzi o moderację, to znaczy kilka osób. No na razie to jest Mateusz, twórca mapy Fikcyjna Wielkopolska i Fikcyjna Polska, czyli Matamet, znany wszystkim w świecie SS. I jest to Eli, to jest kierowca, to jest dobry znajomy Bartka właśnie, który zarekomendował go, więc znaczy Bartek jego zarekomendował, że może też w jakiś sposób pomóc, bo wiadomo, że przy tych serwerach to moderacja jest potrzebna. I jeszcze myślę, kogoś dołączymy. Muszę z Mańkiem porozmawiać, może on będzie chętny, żeby co jakiś czas będąc, bo ja też nie zawsze będę mógł być cały czas. Teraz jestem zresztą na urlopie. Myślałem, że trochę więcej czasu będę miał na urlopie. Okazało się, że człowiek na urlopie to ma mniej czasu niż normalnie. Bo jakieś zaległe tematy wychodzą, czy gdzieś tam chcę pojechać, coś chcę zobaczyć, coś chcę zwiedzić. Więc nie zawsze będę mógł. Później też na przykład, będąc w pracy, a jak ktoś z moderatorów coś niepokojącego zaobserwuje na serwerze, to zawsze będzie mógł zareagować. I teraz z takich tematów technicznych, organizacyjnych, jeśli chodzi o Discorda, to zasady nie ma żadnych szczególnych, jednak tak jak pisałem w wątku zasady, no wszystkich nas obowiązują zasady Discorda, to są wytyczne dla społeczności Discorda. Zachęcam zapoznać się. Chyba, znaczy są w języku polskim na pewno, tylko nie zawsze się otwiera ta strona w języku polskim. Można sobie na dół zjechać i przeczytać po polsku, przełączyć język. To w zależności chyba od języka przeglądarki. W komputerze mi otwierało w języku polskim, natomiast w telefonie, mimo że w polsku, to przeglądarka ustawiona jest chyba w tle w języku angielskim w iPhone'ach, więc otwierało w języku angielskim. No i tam zalecam sobie przeczytać. Nie chciałem wprowadzać żadnego takiego reżimu, rygoru, jak u niektórych twórców jest na serwerach Discorda, że wręcz pachnie to, no tak jak wspomniałem, jakimś reżimem, gdzie mnóstwo rzeczy jest zabronione, tego nie wolno, tamtego nie wolno. No ja po prostu odwołuję się do waszego rozsądku, waszej kultury, a wiem, że społeczność mam mądrą i normalną. Wiadomo, że pewnie się trafi zawsze ktoś oderwany od rzeczywistości, no ale po to właśnie też jest moderacja i my, administratorzy, żeby temu... O, pociąg sobie jedzie. Żeby temu zapobiec. A to my już się zbliżamy do końca. Coś tak jakoś szybko. Że jakiś krótki kurs weźmiemy. Chyba, że to tak tylko wygląda. A może i nie. Z lewej strony jezdni. No tak, jakbym się trzymał lewej strony jezdni, to bym pojechał w lewo. No ale wiem, tak jest ustawiona nawigacja, tak jest to wszystko zaprojektowane. Czasem zresztą ona się gubi poprzez pewnie modyfikacje skrzyżowań. Trzeba mieć też troszeczkę na uwadze to, że nie zawsze nawigacja dobrze nas poprowadzi. Więc jeśli chodzi o zasady, to po prostu odwołuję się do rozsądku i kultury użytkowników, a w razie jakichś problemów to zawsze będzie można takiego użytkownika zbanować, a jak nie zrobię to ja, bądź któryś z administratorów czy moderatorów, to po zgłoszeniu może to też zrobić przecież ekipa Discorda, gdy zostaną naruszone wytyczne dla społeczności. Technicznie, jeszcze tak organizacyjnie,
te kanały są, tam jest minimalistycznie, to podeszliśmy do tego minimalistycznie, żeby nie robić bardzo wielu różnych kanałów i zrobiliśmy coś w rodzaju forum na takim, znaczy jest kanał Gawędy Wszelakie, gdzie możemy o wszystkim i o niczym rozmawiać, natomiast jeśli chcemy jakieś tematy poruszać bardziej specjalistyczne, czy tam pochwalić się jakimiś zrzutami ekranu, czy filmami, czy innymi tematami, to jest taki kanał jak forum i tam się zakłada wątki. W ogóle to jest ciekawa sprawa, bo ja osobiście z tego na żadnym serwerze Discorda nie korzystałem, ponieważ to też nie było włączane przez administrację, ale to jest taka fajna mieszanka forum z obecnym układem Discorda. Klasycznego forum z obecnym układem. Tworzymy wątki, tagujemy je i to są tak jak wątki, tak jak kiedyś na forach. Z tym, że muszą być tagi i możemy sobie segregować te wątki według tagów na przykład. Czyli jeśli ktoś szuka informacji od ATS-a, to sobie posegreguje według ATS-a. Jeśli ktoś ETS-a czy SimRaila, no to SimRaila, ETS-a, jakieś techniczne tematy, no i wiele, wiele innych. I zobaczymy, jak to się sprawdzi. No tu akurat Bartek wyszedł z takim... Oj, punkt widokowy. No to góry mamy w końcu, także nie ma się co dziwić. Bartek wyszedł z taką propozycją, żeby nie zaśmiecać całego serwera mnóstwem kanałów, gdzie to będzie porozrzucane, tylko spróbować to jakoś ładnie skompensować. No i zobaczymy, czy to się przyjmie. Także zapraszam generalnie. O, złom. Czy miałem złom, w sumie nie makulatura. Nie, czytam Golf 1. Golfik 1. Stał. Zobaczcie, jak to jest kapitalnie zrobione. No tutaj jakiś tartak. Coś się dzieje. Firmy wzdłuż drogi. Zjeżdżamy. Ciekawie, zresztą zjeżdżamy z głównej drogi do regionu przemysłowego. O, tutaj gdzieś gościu sobie przy autobusie coś gmera. A my wjeżdżamy gdzie? Do Schumacher Packaging, czyli czyżby to było następny wjazd? To chyba gdzieś tu będzie. Zobaczmy. Jesteś na miejscu. Chyba tak. A zobaczcie, jaka kapitalna firma zrobiona. No dobra, jestem na miejscu, no to próbujemy. Próbujemy. Chyba tam muszę jechać, tak? Czy przejechałem? Przejechałem. Przejechałem. No dobra, zawracamy. Podjedziemy tam. Gubię się jeszcze tutaj na tej mapie. Tu będzie wjazd chyba z prawej strony. Tak, dobrze, pokazuje. Czy ja miałem pojechać? No dobra, jedziemy tutaj. Też ciężarówki wyjeżdżają. Także zobaczymy. Nie widzę nigdzie loga. Czy jest to ten Schumacher Packaging? Ale chyba to jest tutaj. I też jest ciekawe, że jeżdżą po różnych firmach ciężarówki normalnie z ruchu AI. Pewnie są ścieżki porobione specjalnie. O, kieruje mnie pan. Tak, to będzie tutaj. To będzie tutaj. O, piesek sobie wychodzi, zobaczcie. Wilczur. Owczarek? Wygląda jak owczarek. No, mój kot nie będzie zadowolony. No dobrze, zobaczymy. O, rowerek sobie stoi, gaśnica wisi. No świetnie to wszystko wygląda. Tu jakiś kierowca, czy to mechanik.
albo pokazuje mi, gdzie się zatrzymać. No proszę bardzo, nawet mnie nakierowuje. No dobrze, zobaczymy, gdzie nam wskaże miejsce parkowania. Zobaczmy. Co my tu mamy? Mamy, o matko, mamy takie. To jest takie, zobaczmy, gdzie to jest. To jest ta hala. Ale... A wiecie co? Spróbujmy. Najwyżej się nie uda. Gdzie mam tam jechać? Tam gdzieś to jest, ale... Ha, kurczaki. Kurczę blaszka, jak to mówią. Jedziemy zobaczyć, gdzie my mamy w ogóle. Chyba tam. A tutaj. A i teraz tak. Czy jak ja pojadę, czy lepiej nie ryzykować? Czy jak ja pojadę dookoła, to się wyrobię? Gdzie to jest? To jest tam. A, nie sięgam, dobra. Za mały jest zakres ruchu. Czy lepiej cofać? Nie, wiecie co, lepiej cofać. Ja się nie będę tutaj. Jeszcze deszcz zaczyna padać. Spróbujemy, wiecie co, inaczej zrobić. Tak się wyłamiemy. Zawrócimy. Nie jest to jakiś mocny kąt, że nie będziemy drzeć opon w zaczepie. A łatwiej nam będzie tam się wyłamać. To jest, tylko to było zaraz, to było za wózkiem, to było za wózkiem chyba, tak? Dobra, próbujemy. Nie będzie łatwo. Stoi tutaj, żeby go nie trachnąć. Tak. No widzicie, jedzie ciężarówka. Źle się wyłamałem. Nie widzę, gdzie, w którym miejscu ja się muszę zatrzymać. A tam się muszę zatrzymać, dobra. Czy tam jest... muszę się bardziej wyłamać. Tak? Muszę się bardziej wyłamać, tylko żeby nie przyhaczyć wózka. Będzie ciasno. Dobrze jadę, dobrze jadę. A, bo muszę się... Tam coś jest. Aha, tam jest skrzynka, dobra. Muszę z tej strony, najlepiej będzie. No, widzicie? Trzeba się pilnować tutaj. Gdzieś tam jakaś skrzynka, gdzieś tam jakaś paleta i zaraz by było... I zaraz byłby problem. Idealnie, zobaczmy, gdzie tam ta skrzynka jest. Tam jest. O, rzuca tam strasznie. Jakiś przeskok musi być. O, teraz będzie dobrze. Będzie idealnie chyba. O. Blisko, skrzyneczka blisko. Mm.
blisko skrzynka była, no faktycznie. Dobrze, będzie dobrze. O, luks. Wyłączamy silnik, wyłączamy światła. I rozładowujemy. I mamy godzinę 13:25. A może by jakieś krótkie zlecenie? Nie, no prima sens, to za długie. A wiecie co, zobaczmy jeszcze. Nie, musimy inaczej zrobić. Musimy wziąć tak. Rynek ładunków. Hauenstein. No z Hauenstein do Hauenstein to nie. Wracać niekoniecznie. Münchweiler albo Primasens. Nie, no dobrze, to pojedziemy do Münchweiler. Jeszcze wam pokażę, to jest 14 km. Powinniśmy się wyrobić puste palety znowu, tak? Z tej samej firmy? Ale... Czy myśmy ostatecznie... Nie, dobrze, myśmy byli w Schumacher Packaging. Dobrze. To wiecie co, pojedziemy... Pojedziemy z netto, nie, pojedziemy z tej firmy Hawk, coś tam Hawk. Jedziemy w takim razie. O, te odgłosy. Nawigacja wznawiona. Zobaczymy, gdzie ta firma jest. Wszystkie tak, zaworki potestowane, wszystko potestowane. A sobie szybko otworzymy. Nie słychać jest. Teraz od razu szwungu nabrał ciągnik, jak pusta jest naczepa. Ale w sumie nawet chyba dobrze, że taki silnik wziąłem. Nie za dużo, 450 koni, bo jest odwzorowane to, jak wolno się rozpędza. I chyba tędy musimy wyjechać, tak? Deszcz pada, zamykamy okno. No dobra, co my tu mamy napisane? Że tędy, tak? No, przemknęło po niemiecku. A my zaraz, zaraz. Czyżby było tak zrobione, żeby jest... A tędy na przykład, jakbym przejechał. Albo szlabanem. Mam nadzieję, że tu nie ma niewidzialnej ściany. Czy jedziemy według... Nie, jedziemy według zasady. Czyli... Zameldujemy się u ochroniarza. Wyjedziemy jak trzeba. Tędy normalnie. Przychodźcie, o proszę bardzo. Ciągnik wjeżdża na firmę. Pusto, 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 pusto. No to jedziemy. A ten grzebie przy tym autobusie. Uparciuch. Dobra, wycieraczki włączymy. Zaraz będzie pewnie firma, do której powinniśmy dotrzeć. Czyli Discord myślę, że mamy... No, chyba odhaczony. I w gruncie rzeczy... Ha, w ogóle wspomniałem... To może jeszcze nie. Dojedźmy najpierw do spedycji, do firmy. Załadujmy się. To gdzieś tutaj? Nie. A, widzicie. To będzie
tutaj. Nie, tu jest droga zamknięta, więc następne. Oj, idzie, nie wiem, czy to nie jest tutaj tak ciasno. Nie pamiętam. A zaraz się przekonamy. Tu jest ta firma? Tak, tu jest ta firma. No to próbujemy. O, Mercedes 190 to było? Czy 124? Oj, teraz tu się wyrobić. No, będzie ciekawie. Wyrobimy się. Wyrobimy się. Troszeczkę tak wyrównamy. O. Pyk. Hyc. No to zobaczmy, gdzie nam naczepę podstawi. Münchweiler. Gdzie mamy jechać? Tam aż, tak? A widzę i teraz tak. Tędy nie przejadę. No, jedziemy. Chodźmy, zobaczmy, o co chodzi. Tu jest hala. Ciekawe, czy tu rozładunku na przykład się nie prowadzi. No to mogłoby być ciekawe. Ups. Zaraz, zaraz. Tam muszę przejechać, tak? No jakoś muszę przejechać. By betoniarki nie przyhaczyć. Gdzie ta betoniara jest? Tutaj. Tu jest... Oj, tutaj to będzie ciekawie, widzę. Nie wiem, czy ja się wyrobię. Powinienem się wyrobić. Betoniara. Muszę troszeczkę kąt zmienić. O. Wyrobię się. Tylko jak ja tam wyjadę? No faktycznie jest ciasno. Tutaj na pewno jest wjazd na rozładunek. Tak coś mi się wydaje. To mi troszeczkę przypomina... kiedy jeździłem z... Kiedy jeździłem z płodami rolnymi. Nie no, to są jakieś jaja. Zobaczcie, ja mam tutaj tyłem wjechać, tak? Chyba tak. No tylko jak? Jak? No dobra. To wymaga troszeczkę innego podejścia do tematu. Bierzemy klawiaturę. A widzicie? Wystarczyło, że źle zrobiłem i już wcięło free track. Zgubił punkt początkowy. Więc musimy trochę zmoknąć. Tu się nie przebije. Nie ma szans. To mnie załatwili teraz, bez mydła. Chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Trzeba wjechać na halę. Cofnąć z hali? Nie no, nieźle, powiem wam. Tu jeszcze jakieś płyty są. Trzeba było wjechać tu. Wyjechać w ten sposób. O, pyk. I wtedy cofać chyba, tak? Ale jaja. A jak ja tam wjadę teraz przodem... No dobra, próbujemy. Wyżej. Piękną katastrofą zakończę ten odcinek. Ja cię kręcę, to będzie wyzwanie. Odkładamy klawiaturę. No dobra, Adrianie, próbujemy. O, i za mocno, za mocno, za mocno. Dobra, korekty zrobimy.
Przehaczyć. O. A to będzie wyzwanie, widzę. No to o czym wspominałem właśnie, że tu są takie ciasnoty. Co, wjeżdżamy tu. Musimy później wycofać. Ale nam zrobili. Czasem trzeba będzie pewnie wyjść z samochodu. Już możemy kręcić powoli? Chyba możemy kręcić, tak? Ustawmy się jeszcze tak, żeby mieć ten kąt duży najazdu. O. No i dobra, próbujemy. Najpierw tutaj. Czy ja tam wjadę z tego kąta. Kurczaki, to jest naprawdę ciasno. Teraz naczepę nie zahaczyć o futrynę. No, jeszcze. O! Przeszła naczepa, dobra. To teraz tutaj, na tych płytach przejdzie. Przejdzie. Dobra, no i co teraz, panie Adrianie? Teraz plan był taki, że ja nie wyjadę. No ale jaja, normalnie. Plan był taki, żeby stąd jakoś wyjechać. Dobrze, spróbujemy to zrobić w ten sposób. Czy ja tu się zawinę do tej hali? Może się zawinę, mam pustą naczepę, więc nie będzie takiego tarcia. Spróbujmy to zawrócić. No jest kupę miejsca. Ach, jak na parkingu na Chrzanowskiego w Gdyni. Zaraz mi się przypomniało. No i tak nawiązując do tego, co chciałem powiedzieć, że kiedy jeździłem z płodami rolnymi, to w Gdyni wjeżdżaliśmy w porcie na takie hale. Kapitalna sprawa. Dobrze, ja muszę zrobić w ten sposób, tak? Co ja chciałem zrobić? Co ja chciałem zrobić? Mocno drze, mocno drze. No dobra. I teraz zawijamy się z powrotem. I próbujemy. Dobra, jakaś jest, strategia jest jakaś. Te cegły, zobaczcie, jak one blisko są. Też tam jest kwestia taka, żeby nie zahaczyć, naczepą podczas wyjazdu, wiecie, bo to też jest problem. O matko droga, co oni tutaj zrobili? No nie wiem. A nie przehaczę tutaj tych cegieł, aczkolwiek problem jest, że nie, już tam, już minęła naczepa, dobra. To całkiem sporo miejsca na razie, póki co, tylko na prawe lusterko. Aj, nienawidzę tego cofania na prawe lusterko, bo tu nic nie widać. Dobra. I co, teraz musimy się jakoś sensownie ustawić. Okej, okay, jesteśmy w miarę dobrym. Tak, jesteśmy na środku. No i co? A kot niewzruszony śpi. Żeby tutaj troszeczkę więcej miejsca mieć, tak? Czyli musimy blisko naczepę trzymać tego elewatora? Tego zbiornika, elewatora. O, taki mini elewator. Bardzo blisko musimy być.
musimy kąt troszeczkę zmniejszyć. O. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Co? Już się możemy łamać. Środkowa ośka niech przejdzie nogę. O, możemy się łamać, tylko teraz tu musimy uważać, tak? Dobra. Jak to? Człowiek sam ze sobą gada. Fajnie. Tu się mocno złamałem, ale mam nadzieję, gdzie co, będę musiał chyba wyjść z ciężarówki i zobaczyć. Tak, będę musiał to zrobić. Chyba, że... Wiecie co? Nie, jeszcze spróbujmy się troszeczkę złamać bardziej. To co, ja zaciągnąłem ręczny? Zaciągnąłem ręczny, postojowy. O, i teraz spróbujemy. Patrzę, że ślady są, także troszeczkę pomagają. By tu gdzieś nie przyhaczyć. Uuu, całkiem ładnie nam idzie, zobaczcie. Tylko co tutaj jest, co tutaj jest? No. Nie jest źle, zobaczcie. Małą korektę wprowadzimy. O. Ha, piękna sprawa. Oj, tutaj już musimy łamać. By tyłem nie zahaczyć. Tak. I chyba za blisko będzie ogrodzenia, coś tak mi się wydaje. Tak, zobaczmy. Ale też blisko dobrze, bo... Nie, jest idealnie. Blisko ogrodzenia dobrze, bo będzie miał łatwiej wózkiem widłowym te polety tam ładować. Wyrównamy troszeczkę. Jest, pięknie. No, zobaczcie. Bieg postojowy, światełka, silnik. Wiecie co? Aż sobie wyjdę i zobaczę, jak to wygląda wszystko. No, udało się. No, nie było łatwo, muszę wam powiedzieć. No dobra, ładujemy. I co, jedziemy jeszcze? A, kawałek się przejedźmy. Przejedźmy się kawałek. Nie wiem, czy kamera nie wyzionie ducha. W sensie, kamerka. Nawigacja wznawiona. Która nagrywa mnie. Moją gębę. Już sobie okienko otworzę normalnie. Bo się człowiek spocił. Dobra. Światełka. Jeszcze na mapę zerknijmy, jak nas prowadzi. Daleko nie jest. Musimy wyjechać z Hauenstein, Hinterweidenthal i jesteśmy Münchweiler an der Rodalp. Jakaś ciasna firma znowu. No dobra, próbujemy. Czemu nie? Całkiem nieźle idzie. Jak nam się tu udało zaparkować i się podstawić, to myślę, że tam nie powinno być problemu, aczkolwiek jest jeszcze jedna taka ciasna firma, strasznie ciasna jest jedna firma. O, super, na razie dobrze idzie. Ostatnio z podobnego miejsca odbierałem ładunek. Ładunek tak zwanej kontrabandy, jak ja to nazywam. Bardzo podobne hale. A gdzieś tam jakiś przemyciorów przechwycili. Tak, dobrze będzie. Betoniara. Dobra. Dobrze będzie. Przeszło ładnie. Jak kamera 8 wygląda tutaj? O, elegancko, zobaczcie. Pięknie się prezentuje.
suniemy. Właśnie w bardzo podobnym miejscu odbierałem. Hala jakaś niedokończona, to wszystko pod przykrytką jakiejś produkcji czegoś, a to wszystko w kompleksie takich hal produkcyjnych, gdzie na przykład jachty budują. Cwaniaki zawsze znajdą sposób, żeby nieczyste interesy robić. No, to co? Jedziemy czy czekamy? Czekamy jeszcze. Także myślę, że temat Discorda możemy uznać za zamknięty. Dobra, poczekamy tutaj. O. No. Ciężko ma. Świetnie. Zamykam okienko. I ogień na tłoki. A czemu mi się kierunkowskaz lewy włączył? To jest ciekawa sprawa. Musiałem gdzieś tam pacnąć ręką. O, nadwozia wymienne. Też fajna sprawa. Jeszcze tak napomknąłem o tym, że jestem na urlopie i mam mało czasu. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Aha, prosto jedziemy. O, no to może i dobrze, że prosto jedziemy. No dobra. Tu musimy gaz w podłogę. Daje radę. No, ledwo, ledwo, ale daje radę. O, i tu zamknięta droga jest, proszę bardzo. Autostrada, rondo ze środkiem jak opona od traktora, ja to zawsze się śmieję. Prawie idealnie, po linii. I co? Wyjazd, tak? A nie, prima sens. Myślałem, że Ausfahrt po niemiecku. O! Elegancja, Francja. Teraz Francja na topie, przecież Igrzyska Olimpijskie. Już dzisiaj chyba nie będzie okazji porozmawiać, a chociaż może... A jeszcze właśnie, no bo tak mi te tematy uciekają czasem. Żeby już domknąć to wszystko, to w sumie nie założyłbym tego serwera, gdyby nie wy jako społeczność, jako moi widzowie, którzy się udzielają bardzo fajnie i chętnie na... w komentarzach pod filmami na YouTubie. No i też tutaj podziękowanie dla was, że za to zaangażowanie, na ten udział i za bardzo fajne, mądre komentarze. I to mnie w sumie skłoniło do tego, żeby zdecydować się na uruchomienie tego serwera, żeby skupić wokół siebie społeczność. A nie, tu nie jest 80, Adrian, co ty robisz? Tu jest 60. Przecież to jest zwykła landówka tak zwana. No się kręci. No już myślałem, że będzie przeczyszczenie gaźnika tak zwane. Także tu jeszcze raz wielkie podziękowania dla was, że tak ciekawie w sumie z wami się prowadzi rozmowy. No i dzięki temu właśnie też między innymi powstał ten serwer na Discordzie. No i tak urlop praca. To jest ciekawy temat, ponieważ teraz pracując w firmie państwowej, to jest to dosyć dobrze uregulowane, bo pamiętam jak pracowałem u prywaciarzy tak zwanych, to jest to odwieczny problem długości urlopu. I ja, no okej, okay, rozumiem jakby dwie strony, tak? Jedna strona, że człowiek chce odpocząć, druga strona, że pracodawca prywatny chce mieć tego pracownika jak no cały czas w sumie.
żeby po prostu interes prosperował i żeby pieniądze się zarabiały, więc obie strony mają ku temu swoje powody, ale ja jeszcze raz widzę na przykład po sobie, że jednak, żeby po takim całorocznym, za przeproszeniem, zapierdzielaniu, no to ten urlop to jest minimum 2 tygodnie. Tu nie ma się co oszukiwać, nie ma co oszukiwać organizmu. Ja sam wiem też po sobie, że jak pracowałem we wcześniejszych firmach, czy to w hurtowni motoryzacyjnej, to akurat ciężarówką jeździłem, to nie trafiłem na możliwość urlopu, ponieważ byłem jakby początkującym kierowcą, więc wykorzystywano mnie do granic możliwości i nie dotrwałem do urlopu w jednej ani w drugiej firmie. Ale jeszcze pracując na przykład w hurtowniach motoryzacyjnych, no to no te 2 tygodnie to jest mało. Teraz też jak rozmawiam z ludźmi i tak powiedzmy pada pytanie, a kiedy urlop, albo czy byłeś na urlopie, czy jesteś na urlopie? No ja już skończyłem 2 tygodnie, ale trochę za mało. Nie zdążył człowiek nawet odpocząć, nawet poczuć tego urlopu. Ja jak, no akurat na szczęście mam tę możliwość, że no my sobie planujemy urlopy, w sensie pod koniec roku, czy na początku danego roku dajemy rozpiskę i zawsze staramy się zaplanować minimum te 3 tygodnie, żeby było. Czasem zdarzy się nawet 4 tygodnie. Chyba nawet w tym przypadku tak mam, że jeszcze mi zostało 2 tygodnie. A to się akurat tak fajnie nałożyło, że 15 sierpnia jest święto, więc można było jakoś to wpleść w urlop. Więc jeśli, ja wiem, że wszystko zależy od miejsca pracy, od pracodawców, ale jeśli jest taka możliwość, to ja zawsze mówię, żeby brać więcej niż 2 tygodnie, żeby tak naprawdę organizm mógł wypocząć. I teraz tak na gorąco na przykład, a chociaż jeszcze wracając do tego, z tym urlopem, to jednak siedzi coś w człowieku z tą pracą, ponieważ często mi się śni na przykład moja praca, a że jeżdżę zawodowo ciężarówką DAF-em LF, to raz na kilka dni na urlopie gdzieś tam mi się śni, że albo jadę tą ciężarówką, albo mi się jakaś inna ciężarówka śni, czy gdzieś jadę. Czy na przykład mi się śni, ostatnio mi się śniło, że Peterbiltem jeździłem w Stanach Zjednoczonych. Ach, to była piękna sprawa. Generalnie teraz w ATS-ie sobie skonfigurowałem Peterbilta w takim stopniu, w jakim miałem kiedyś na tapecie w komputerze, chyba wrócę do tej tapety, to był Peterbilt 379 bordowy. Piękny dosłownie, z delikatnymi wstawkami chromowanymi i z chromowaną naczepką chłodnią. No coś wspaniałego. Gdzieś jak nie zapomnę, wrócę się obróbki, żebym ja znalazł w ogóle ten moment, o czym mówię. Z 13.52, no to gdzieś 1,5 godziny powiedzmy, dobra. Postaram się to znaleźć. To wkleję wam to zdjęcie. No i właśnie też ostatnio mi się śniło, że jeździłem takim Peterbiltem w życiu realnym. Kapitalna sprawa. Też mi się też przypomniała jedna ciekawa taka anegdota odnośnie spania i ciężarówek. Na początku jeszcze, jak zacząłem już tak regularnie jeździć w tej pracy na dłuższe trasy, tutaj wzdłuż granicy z obwodem królewieckim, to wiadomo, że robiłem przerwy i podczas tych przerw potrafiłem sobie, jeszcze powiedzmy zmęczony człowiek gdzieś tutaj o tej 13-14 od rana, powiedzmy za kółkiem, no to chciałby troszeczkę oka przymknąć na te 15-20 minut. No i czasem sobie przechodziłem na fotel kierowcy, czasem sobie przechodziłem na fotel pasażera, a czasem po prostu zasypiałem, drzemkę sobie robiłem siedząc na fotelu kierowcy. I kilka razy miałem taki przypadek, no teraz to się z tego śmieję w ogóle, ale była taka sytuacja, że budziłem się
taki przestraszony, łapałem za kierownicę i ciskałem z całej siły pedał hamulca. Było takie wrażenie, jakby organizm, umysł podczas snu myślał, że nie śpi, tylko jedzie i musi zareagować, bo przysnął podczas jazdy. To jest w ogóle ciekawa sprawa. A ja przecież... tu musimy prosto jechać, tak. A ja przecież sobie smacznie ucinałem drzemkę, także to jest fajna pułapka naszego umysłu. Jakie przyzwyczajenia, jaka w ogóle musi być... nie kontrola, tylko jaka czujność musi być umysłu, że on nawet w sytuacji, kiedy wie, że odpoczywa, myśli, że coś złego się dzieje, że jedzie, że jest podczas jazdy. No, ciężko to jakoś opisać sensownie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dosyć kuriozalna sytuacja, nieraz się z tego śmiałem. Myślę, no kurczę, przecież ja stoję sobie na parkingu i drzemkę ucinam, a nie jadę. No, puszczamy pana. Wyrwał tym sprinterem. Puszczamy pana. On tu będzie chyba zmieniał pas, tak? Chyba tak. No, zjeżdżasz? Nie, nie zjeżdżasz? No to dobra. To ja jadę. Tu się będzie coś działo też. Już tak zwalniają samochody. Co my tu mamy? Powolutku sobie jadą. Dziwna sprawa, tutaj będziemy chyba z górki mieli w ogóle, czy nie, czy pod górkę. A może i pod górkę, trochę się zakotłowało, ale jeśli chodzi o taki temat na gorąco, urlop, to właśnie dzisiaj jest 5 sierpnia, tak. 5 sierpnia nagrywam ten odcinek, on się pewnie ukaże w tygodniu, czyli 6, 7, 8, gdzieś w tych granicach. To w weekend, w niedzielę wybraliśmy się na Suwalszczyznę, jako że mam bardzo blisko do Suwalszczyzny, do Suwałku mam 120 km, tak samo też mniej więcej do Suwalskiego Parku Krajobrazowego. No muszę wam powiedzieć, że jestem zauroczony Suwalskim Parkiem Krajobrazowym i nie bez kozery mówi się, że w ogóle tamte rejony Suwałk i tutaj blisko granicy z Litwą, Rutka Tartak, i cały w ogóle Suwalski Hańcza, właśnie tutaj jezioro, rzeka Czarna Hańcza, Suwalski Park Krajobrazowy. No tak, pod górkę jedziemy, ale co, będziemy wyprzedzać? Z tyłu za mną wyprzedza? Nie, nie będziemy wyprzedzać, nie będziemy wariować. Daleko do celu nie mamy. Zostawmy trochę miejsca na lewym pasie, zresztą widzę, że kolumna jedzie. Chłopaki się wyrwali, to niech jadą. Także cały Suwalski Park Krajobrazowy jest przepiękny, bo są tam wzniesienia, wzgórza nazywane suwalskimi Bieszczadami, podlaskimi Bieszczadami, tak to można nazwać, ponieważ no wiadomo, są tam wzniesienia w granicach 290-260 metrów. Na Bieszczadach mamy około 1200-1100, więc różnica jest dosyć spora, trzykrotna, nawet czterokrotna czasem, ale mam tu na myśli widoki, które nam towarzyszą podczas przechadzania się. Są to też krótkie podejścia, 700 metrów, kilometr na przykład, czy to na wieżę widokową, czy na punkt widokowy na szczycie jakiejś góry. My akurat odhaczyliśmy 2, 3, 4 góry i 2 wieże widokowe, także widoki są kapitalne. Jak w Bieszczadach, jakby jakieś połoniny, pola wkoło, te pagórki wszystkie, ten teren, gdzie lądolód się cofnął do Skandynawii podczas lodowacenia i on wyrzeźbił to wszystko, jakieś głazowiska generalnie z głazami porozrzucanymi, Dolina Czarnej Hańczy, rzeki, samo jezioro Hańcza przecież, piękne poludowcowe jezioro, najgłębsze w Polsce, to około 110 metrów głębokości ma. No kapitalna sprawa, nie ma co ukrywać, jeśli ktoś ma możliwości i chęci, to na przykład taki jednodniowy wypad sobie zrobiliśmy. Co prawda można by było to zrobić inaczej, na przykład na jesień,
zobaczę, może mi się uda coś takiego zrobić, żeby przejść dany szlak pieszy, bo tam są wyznaczone szlaki piesze, no i powiedzmy takie standardowe kółko, tam 12 czy 17 km, to jest w jeden dzień spokojnie można zrobić. I wśród tych właśnie szczytów, wśród pól i łąk miejscowości, blisko powiedzmy Suwalskiego Parku, czy wokół, czy nawet w samym Suwalskim Parku Krajobrazowym. A myśmy zrobili tak, że po prostu podjeżdżaliśmy pod poszczególne góry i szczyty. No i pierwszą górą taką to jest przy jeziorze Hańcza z wieżą widokową, to jest Góra Leszczynowa. Jest to kapitalny widok, panorama 360 stopni z widokiem na jezioro Hańcza. Następnie podjechaliśmy do Suwalskiego już Parku Krajobrazowego, tam gdzie ma siedzibę Suwalski Park Krajobrazowy w Turtul, nieopodal Turtula, i tam są, tam jest w ogóle ścieżka, gdzie można sobie przejść z wieży widokowej na taki punkt widokowy i z brzegiem jeziora, później taką granią nad jeziorem, no kapitalna sprawa, świetnie to wygląda. No i później podjechaliśmy na najwyższą górę województwa, to nie jest najwyższa góra, przepraszam, to jest jedna z wyższych gór, to jest Cisowa Góra, jednak widok jest kapitalny z tej góry Cisowej. Będzie pan przyjeżdżał? Nie, stoi się, tylko zastanawia. Z tej góry Cisowej jest kapitalny widok, też prawie 360 stopni na okoliczne miejscowości, lasy, pola. Tam też stoi krzyż upamiętniający pielgrzymkę Jana Pawła II z 1999 roku. Więc podejście jest dosyć fajne, strome. No i są jeszcze pomniejsze jakieś punkty widokowe, jakieś tarasy widokowe do zaliczenia. Także jadąc tą drogą zresztą tam przy... Ale dziwnie. Nawigacja wznawiona. Połączenie GPS zostało utracone. Czy ja zagadując się źle pojechałem? Ciekawa sprawa. Także polecam naprawdę z czystym sercem i widoki są kapitalne. Suwalski Park Krajobrazowy, okolice, wszystkie te góry, wzniesienia, pagórki, wieże widokowe. Kapitalna sprawa. Jeszcze odnośnie tej mapy, to zapomniałem wspomnieć, że ta mapa jest przygotowana pod modyfikacją D-Bus. Można tutaj sobie wybrać zresztą setrę, autobus i niewidzialną przyczepę. I są oznaczone przystanki na mapie i można sobie linię wyznaczyć. Aha, bo nas przekierowało w ten sposób, tak? Czy ja tam powinienem jechać wtedy? Nie, no dobrze, chyba pojechałem. To jest ciekawe. D-busa sobie testowałem na jakiejś mapie, to znaczy nie testowałem może... A nie, testowałem. D-busa testowałem na Grundorfie stworzonym do ETS-a. To jest w ogóle ciekawe. Powstała mapa klon z OMSI do ETS-a. Właśnie pod kątem tej modyfikacji D-bus. I tam ta modyfikacja nam aktywuje tak jakby linię autobusową, po której jedziemy, zatrzymujemy się na przystankach, zbieramy pasażerów. Zresztą są świetne modyfikacje autobusów, zresztą do ETS-a jest Solaris, jest Setra, jest Iveco chyba jest, Evadys. No jest kilka fajnych. Jest nawet elektryczny autobus do tej mapy w Paryżu bodajże. Też generalnie ciekawa sprawa. O, z łódeczką jedzie za mną terenówka. Proszę bardzo, jak na Mazurach się czuję. No dobrze, czyżby tam była polska flaga? Zobaczmy. Oj, nie widać. A zobaczymy szybko. Ajajaj, nie widzę, nie widzę. Dobra, trudno się mówi. Chyba tam widziałem polską flagę. No ale gdzie ja mam wjechać? Tam muszę jechać, dobra. To wygląda, jakby nawigacja zgubiła ścieżkę. Czasem tak właśnie jest, że nawigacja gubi ścieżkę. To jest pewnie związane z jakimś ustawieniem drogi, parametrów tej drogi, może jakichś połączeń. Skręć w prawo.
to by musiały się wypowiedzieć osoby, które tworzą mapę. Zobaczcie, jak kapitanie to wygląda. Tutaj jakieś remonty, jakieś roboty, to i to je sobie stoją, kopareczki, tu coś jeździ, tu coś chodzi, znaczy może ktoś, nie coś. Jakieś śmieci leżą, no generalnie... Kapitalna sprawa, no jesteśmy na miejscu. A, to jest ta firma, kiedyś byłem w niej. Świetny podjazd tutaj po prawej stronie. I ciekawe, czy my nie będziemy się rozładowywać na tym podjeździe. Zaraz zresztą zobaczymy. No, nie wyprzedzaj. O, zobaczmy. O matko. Wiecie co? Nie, tam to będzie tragedia w ogóle stanąć, tak? Gdzie my jest? Tam. A, tam pod kątem. Wiecie co, to ja wezmę lepiej to... Wezmę ten rozładunek tutaj, on jest całkiem fajny. Tylko teraz tak. Muszę wyjść z ciężarówki i zobaczyć, jak się sytuacja ma. Pan sobie poczeka z łódką, bo nie będzie miał mi za złe. My musimy się tu rozładować, tak? Dobra, tam. Czyli tak, muszę wjechać, ale czy ja tu zawrócę? Czy ja tu zawrócę? Ni hu hu. Teraz muszę zawrócić, czyli muszę gdzieś zawrócić, ale on mi tak blisko podjechał. Gdzieś muszę tam zawrócić. Dobra. Nie trąbić mnie tu. Okej, musimy się cofnąć. Próbujemy. Żeby go nie pacnąć. Strasznie blisko podjechał, no. To dziad jeden. O, a czemu mi nie działa przybliżenie? A, nie ten. Hehe, nie ten klawisz. No i co? Dobra, inaczej zrobimy. Niech oni tutaj przejadą, a ja sobie wycofam. Będą tak się mordować chłopy i stać. Zobaczymy. Jadą jeszcze. O, już jest pusto chyba. Już jest pusto. Dobra, jest pusto, elegancko. Więc to musimy wyjechać. I na chodnik wjechałem. O, jedziemy zawrócić. Tylko gdzie to zawrócić? Gdzie to zawrócić? Czyżby tam na firmie udało się? Zobaczymy. Jedziemy. Gdzieś musimy. Jesteś na miejscu. Gdzieś musimy zawrócić. O, a ten wraca z tą łódką. Chyba cię krążył. Czy tutaj? Tak, tutaj sobie zawrócimy. Jest idealne miejsce. Będzie dobrze. Damy radę. Weźmy dupy blade. Żeby teraz nie odwalić jakiegoś manewru niepotrzebnego. Elegancko. No, ciężko ma. Tak obciążona naczepa. No i cóż, jesteśmy u celu. O, proszę bardzo, rowerek sobie stoi z koszyczkiem.
używać z drobnych rowerek z koszyczkiem. Dobra, my musimy chyba z tej strony, tak, wjechać, tak. Kapitalna sprawa. No i dobra, robimy tak, awaryjne i wjeżdżamy. Żeby tutaj tej Velocipieda nie potrącić. Gdzie on tu jest, ten rower? Jest, jest, rower jest, a tutaj jak? Tutaj dobrze idziemy. Zobaczcie, jaki świetny podjazd. O, pyk. A, no i odnośnie, ważna sprawa tej mapy, ponieważ ona wam nie będzie działać, jeśli nie zwiększycie tak zwanego pliku buforowania. Buffer size to jest plik, który się zmienia w pliku config CFG w grze. Zresztą instrukcja instalacji tej mapy wyraźnie mówi, żeby to zrobić, ponieważ będzie w losowych momentach wyrzucać z gry nas, jeśli tego nie zrobimy. Musimy zwiększyć po prostu plik buforowania ze względu pewnie na dużo modeli i dużą wagę mapy i dużą wagę poszczególnych może modeli. Tak, tak mi się coś wydaje. O, pyk, pyk, pyk. I gasimy i rozładowujemy, tak? Czy najpierw sobie... Nie, najpierw rozładujemy. O. I zobaczymy. I zobaczymy, jak wygląda sprawa z zewnątrz. O, deszczyk, ale zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. I co to jest napisane? Jeder gute, tak? Beginnt mit Kaffee. Każdy dobry dzień rozpoczynam z kawą, tak? Tak, kawę aroma. Dobrze. Ha! Świetnie to wygląda. No i cóż, tym pięknym obrazkiem oto kończę swoje wywody już dosyć długo. Oj, długi będzie odcinek. Nie planowałem takiego długiego, ale mam nadzieję, że się podobało, że jakiegoś fopa nie popełniłem. Także dziękuję bardzo za poświęcony czas. Zapraszam na serwer Discorda. Rozgoście się kulturalnie. Zresztą ja mam samych kulturalnych widzów zapewne. Stałych widzów oczywiście. I cóż, widzimy się w następnym odcinku, tym razem z SimRaila. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Bye!